Witam serdecznie Football Gang, organizatora mini mistrzostw Europy Płock 2024. Jestem zadowolony, że mogę Państwa gościć w ambasadzie Niemiec. Patronat nad takimi inicjatywami objawujemy z przyjemnością. Sport jest niezwykle ważnym elementem w rozwoju dzieci i młodzieży. Dzień dobry Państwu. Witam Was serdecznie ekipa Football Gang. Na wstępie chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana ambasadora, gospodarza dzisiejszego miejsca. Panie ambasadorze, w imieniu Stowarzyszenia Sportowego Football Gang chcieliśmy bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, za to, że możemy przeprowadzić w dniu dzisiejszym tą ceremonię w niezwykłym i bardzo prestiżowym dla nas miejscu. Jest nam z tego powodu niezmiernie miło i w ramach podziękowania mamy dla Pana oraz dla Pana współpracowników takie drobne upominki i prezenty. Są to personalizowane koszulki na naszą właśnie imprezę mini mistrzostwa. Mamy tutaj również dla Pani Magdy, która nas wspierała, komunikacja wzorowa. Także Pani Magdo, zapraszamy do nas. Dziękujemy za naprawdę miłą i ciepłą, za ciepłe przyjęcie, dosłownie. Może na ręce Pana, dla Pana Lorenza Barfa, na ręce zastępcy, zaprosimy Pana zastępcę. Dla Pana Lorenza, proszę bardzo, suwenir. Oczywiście te medale również przekażemy Państwu, żebyście... Dzięki serdeczne. I też mamy zaraz dla zaproszonego gościa, który tutaj niebawem się pojawi. To niespodzianka jest dla nas oczywiście. Niespodzianka. Wiceprezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, ale nie powiemy imię i nazwiska. Będzie to niespodzianka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Również chciałem podkreślić, że te medale dedykowane będą... otrzymają uczestnicy naszych mini mistrzostw, czyli każdy medal otrzyma zawodnik lub zawodniczka, która będzie uczestniczyła w naszych mistrzostwach, a to piękny puchar, który również zagości w klubie jednej z drużyn, które zdobędą mistrzostwo Europy, mini mistrzostwo Europy Płock 2024. Dzisiaj rozlosujemy w ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec, czego, jak prezes podkreślił, jesteśmy niesamowicie dumni. Grupy mini mistrzostw Europy Płock 2024. Turniej odbędzie się 25 maja na stadionie Stoczniowca Płock, ulica Kolejowa 3. Pozdrawiamy wszystkich ze Stoczni z prezesem Piotrem Nogą na czele. Pozdrawiamy też wszystkich uczestników. Rocznik 2017. Dzieciaki przyjadą, niesamowite wrażenia, niesamowite emocje będą miały miejsce tego dnia. Dziękujemy, cieszymy się. Tak, to wyjątkowe wydarzenie zgromadzi aż 24 drużyny z całej Polski, czyli tak jak w prawdziwych mistrzostwach Euro. Europy, którym organizatorem, przypomnijmy, są Niemcy. Tak jest. Każda drużyna będzie reprezentowała państwo, które również, tak jak w prawdziwych mistrzostwach Europy, w drodze losowania oczywiście wylosujemy i będzie przyporządkowane. Zagramy na 6 boiskach. 4 boiska trawiaste, 2 boiska sztuczne, będzie dużo grania, przerwy dosłownie 15-20 minut. Każde boisko będzie oznaczone, czyli będziemy grać w Berlinie, w Monachium, Hamburgu, Dortmundzie, Stuttgarcie oraz w Düsseldorfie. Przygotowana jest niesamowita baza hotelowa. Tak jest. Boiska w tych niemieckich baseny. Miastach i niezwykłe atrakcje. Może przedstawię uczestników, które na chwilę obecną oczywiście potwierdziły udział w mini mistrzostwach Europy Płock 2024. Dodajmy także, że oprócz wspaniałej, tu za to jeszcze raz dziękujemy, patronatu Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, patronat objął także Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dziękujemy serdecznie za wsparcie i za zaufanie. A drużyny, które zagoszczą na naszych mini mistrzostwach Europy na boisku w Stoczni, to Akademia Piłkarska Jury Futbol, Akademia GKS Bełchatów, Gdania 1922 Gdańsk, Akademia Piłkarska Żyrardowianka Żyrardów, Widok Skierniewice, Beniaminek Radom, Akademia Piłkarska Czarni Pruszcz Gdański, Potok Pszczółki, Akademia Piłkarska Górnik Konin, Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła Płock, Lider Włocławek, Akademia Piłkarska Ciechanów, Mazowia Mińsk Mazowiecki, Chynów Junior, Przasnysz, Lubraniec, Akademia Piłkarska Goalmania Zdziałdowa, Gospodarze, czyli dwie ekipy Stoczniowca Płock, MKS Błękitny Gombin, Pegas Robin, Akademia Boskiej Piłki,
GLKS Polonia Radzanowo i Sparta Płock. Dziękujemy, że się zgłosiliście. Także... Cieszymy się, że tak fantastyczne dzieciaki z rocznika 2017 wezmą udział w naszym evencie. Musimy też przedstawić partnerów. Tak jest, oczywiście, partnerów wydarzenia. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, o tym wspominamy jak najbardziej. Jak zawsze z nami Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Delegatura Płock. Pozdrawiam tutaj prezesa Darka Kluge, naszego przyjaciela. Stoczniowiec Płock, Delta Sukno, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego. Kolejnym partnerem będzie El Consbud, Grzegorz Błaszkiewicz, Festa Italiana, Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna nr 2 w Płocku, którzy nas zawsze wspierają w pracy z trudną młodzieżą. Wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Braci Jeziorowskich. Dzieciaki, pozdrawiam Was, Wasz trener ja. Komenda Miejska Policji w Płocku, Straż Miejska w Płocku, WOPR Płock, Jump Planet Płock, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Płocku, Fikołki Sala Zabaw Galeria Mazowia, Farmowic, Sensoryczna Sala Zabaw, Zespół Szkół Centrum Edukacji imienia Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Tutaj pozdrawiamy pana dyrektora Bartłomieja Biernackiego. Są z nami też partnerzy medialni, tak jest, którzy będą mówić, pisać i wspominać te niesamowite zawody. Tygodnik Płocki, Petronius Płock, TV Mazowsze, RH Studio, KRDP FM, Photography by Oliwia Sikora, Panorama Płock, Virium, a partnerem technicznym jest hurtownia Team Sport Płock. Także dziękuję wszystkim, którzy wezmą udział i wesprą to niesamowite wydarzenie. Ja już czuję te emocje, nie wiem, czy ty, Zbyszek, czujesz? Ja czuję, ja już czuję się, jakby był normalnie co najmniej w Monachium. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy losowanie, chciałbym serdecznie zaprosić do nas pana Artura Kolatora, wiceprezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, który swoją obecnością uświetni naszą ceremonię, zawsze nas wspiera w różnych eventach sportowych, turniejach, piłkarskich wydarzeniach. Pamiątkowa koszulka. Panie Arturze, dziękujemy, że jesteś zawsze z nami. Bardzo dziękuję. Ja tutaj poproszę z tej strony, omówię tak pokrótce formułę losowania. Tak? Czyli tak, mamy 24 drużyny, z których utworzymy 4 grupy po 6 zespołów. Przygotowaliśmy 4 koszyki. W pierwszym koszyku są drużyny z Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, tak żeby nie grały w jednej grupie wszystkie ekipy nasze. W następnym koszyku numer 2 są drużyny z Pomorza, też nie chcielibyśmy, żeby to była jakaś bratobójcza rywalizacja, ponieważ nawet dwie drużyny przyjeżdżają jednym autokarem, także chcemy tutaj oszczędzić gry w jednej grupie. Pozostałe drużyny z Polski i koszyk z państwami, także będziemy losować równolegle. Losujemy drużynę, pan ambasador będzie losował państwo i będziemy sobie tworzyć wszystko ruch, tak jak na ceremonii prawdziwych mistrzostw Europy. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. Let's go. Gotowy, super. Jedziemy. Myślę, że możemy zaczynać. Zaczynamy od Płocka. Tak, zaczynamy od Płocka. Może sobie tu będziemy rozkładać. Dobrze. Maszyna losująca. Numery lotka proszę zapisywać. Pan prezes. Ja tylko jeszcze, zanim zaczniemy, ja przypomnę, że są dwie drużyny Stoczniowca. Gdyby się trafiła sytuacja, że jedna drużyna spotka się z drugą, to po prostu... Powrócimy do... Tak, jedną drużynę powtórzymy los. Tak, przekazujemy do następnej grupy. Grubo. Wisła Płock. Wisła Płock. Panie ambasadorze, proszę Państwa. Bardzo. Teraz dowiemy się, kogo Wisła Płock będzie reprezentować. Życzymy oczywiście Wiśle jak najszybszego to powrotu do Ekstraklasy. I uwaga, uwaga, Wisła Płock zagra jako... Węgry. Węgry. Egele masz to moto fytu, mosto kite la ramadu, kider merati, kider Węgry i Budapesztu. Także super. Jest grupa A. A i mówiłem, że będzie ciężko. GLKS, Polonia. Polonia, Radzanowo. Grupa B. Zapraszamy. A pan ambasador wylosuje, kogo będzie Polonia Radzanowo reprezentować. I Polonia Radzanowo zagra jako, już wiemy praktycznie... Ukraina. Ja zapraszam również wszystkich kibiców na nasze wydarzenie. Możecie już zaopatrzyć się we flagi. Tak, bo... Będą oczywiście różne atrakcje, ale to za chwilę powiemy o tym. Pegas Drobin. Pegas Drobin.
grupa C. Proszę, panie Masowie. A nasi przyjaciele z Rubina, losem pana ambasadora. W razie czego wszystko będzie na pana ambasadora. Zagrają jako... No i oczywiście na Artura Coletora. Portugalia. O, Portugalia. Będzie, Portugalia. Będzie maniana, będzie maniana. Kolejna drużyna. Kolejna drużyna, kolejna grupa. Tak jest. KS Stoczniowiec Płock 1. Czyli gospodarz? Gospodarz turnieju. Zaraz się dowiem, panie ambasadorze, proszę bardzo. Dobrze klejone. O, kochani, i to nie jest przypadek. To jest los szczęścia. Gospodarz turnieju zagra jako... Niemcy. Gospodarz turnieju mini mistrzostw Europy, proszę państwa, po 2024 zagra jako gospodarz... Dużej imprezy. Dokładnie. Seniorskiej mistrzostw. Coś pięknego. Dziękuję. To świetny los. Za chwilę dowiemy się, gdzie będą grupy śmierci, a gdzie grupy, można powiedzieć, radosne i takie, że... Myślę, że to będą wszystkie grupy radosne. Sparta-Płock. Sparta-Płock. Rywalizacja. Sparta-Płock trafia do, już wiemy, trafia do Wisły-Płock. Grupy pierwszej. Tak. I dowiemy się, kogo będzie Sparta-Płock reprezentowała. Plomby zerwane. Werble, emocje rosną. I Sparta Płock zagra jako Rumunia. Sparta Płock, Rumunia. A do grupy B. AP. Akademia Piłkarska Boskiej Piłki z Sierpca. Dziękujemy. I z Bożą pomocą. Tak jest. Jest refleks, jest jednak refleks. Jest Anglia. Anglia, super. Akademia Polskiej Piłki zagra nam jako Anglia. Teraz zobaczymy, kto trafi do grupy C. Do Portugalii. Do Portugalii, tak. I teraz musimy przesunąć... Tak jest, do grupy czwartej. Do grupy czwartej. Czyli w grupie czwartej MKS Błękitni Gombin. Tak, ponieważ została jedna kuleczka. A tam jest na pewno Stoczniowiec Płock. Sprawdzimy. Sprawdzimy, oczywiście. Tak. Jest grupa Niemka, tak? Tak. Czyli Polska. O, zobaczymy, kogo do grupy niemieckiej dolosuje pan ambasador. Serbia. Czyli Błękitni Gombin zagra jako Serbia razem z Niemcami. No, sprawdzimy, czy faktycznie jest. Tak jest. KS Stoczniowiec Płock 2. Czyli organizacja niczym FIFA i UEFA. Tak jest. Wszystko się zgadza. Cieszymy się. Proszę. Ambasadorze. Druga drużyna gospodarzy. Zobaczymy, kogo będzie reprezentować. Dobry pomysł, panie Arturze. Szkocja. I do Portugalii dolosowaliśmy Szkocję. Stocznia 2 Płock jako Szkocja. Dobrze. I przechodzimy do koszyka numer 2. Tak, koszyka numer 2. Tutaj drużyny z Pomorza, czyli Potok Pszczółki, Akademia Piłkarska Czarni Pruszcz Gdański. Gdańska. I Gdańska Gdańsk. Potok Pszczółki. Potok Pszczółki. Poproszę. Trafiają do grupy A. Także czekamy jeszcze na Polskę, tak? Cały czas czekamy na Polskę.
Albania. Potok Pszczółki będzie reprezentować w naszych mini mistrzostwach Europy POS 2024 drużyny Albanii. Tak jest. Teraz czekamy na grupę B. Czarni Pruszcz Gdański. Do grupy B trafia Akademia Piłkarska Czarni Pruszcz Gdański. A pan ambasador zadecyduje drogą losowania, jaka reprezentacja seniorska będzie im przypisana. Jest Gruzja. Gruzja. Czarni Pruszcz Gdański, gracie jako Gruzja. I ostatni przedstawiciel Pomorza. Zalosowane. Tak. I to była właśnie ta jedna ciepła kulka. Gdynia 1922 Gdańsk. Trafia do grupy C. Między innymi z gospodarzem imprezy. Rozegra swoje mecze. Klejone. Ładnie zaplombowane. Turcja. I wiem, że Gdynia zagra jako Turcja. Dobrze. Przechodzimy do losowania koszyka numer 3 i tu mamy drużyny Polski. Z całej Polski. Z całej Polski, tak. Można powiedzieć międzynarodowe towarzystwo. Będzie na pewno w Płocku. Widok Skierniewice. Widok Skierniewice trafia do grupy D. Grupy D. Tak jest. A zaraz się dowiemy, kogo będą reprezentować. Trudna grupa. Bardzo trudna grupa. Emocje rosną, pan ambasador podkręca atmosferę. Czuję bicie serca pana ambasadora, jak tutaj w tej grupie. Jest Włochy. Kochani, Niemcy, Serbia, Włochy. Ale będzie się działo. Widok Skierniewice, grupa także jako grupa Włochy. Śmierci. Ciężko będzie Niemcom wyjść z tej grupy. Ale wiemy, że zawsze drużyny grają, a wygrywają Niemcy. To już stara piłkarska zasada. Tak jest. AP Górnik Konin. AP Górnik Konin, grupa A. Słowacja. Słowacy trafiają do Węgier, do Rumunii, do Albanii i Słowację będzie reprezentować AP Górnik Konin. Tak, pozdrawiamy trenera z Górnika Konin, który zawsze u nas często przyjeżdża, także... Czy prawie jak gospodarz. Prawie jak gospodarz, tak. Ale to robi różnicę. Nawet rodzinę ma w Płocku, powiem szczerze, tak. MGKS Lubraniec. MGKS Lubraniec, grupa B. Dziękuję. A młodzi piłkarze z Lubrańca będą reprezentować... Holandia. Dobra grupa. Ukraina, Anglia, Gruzja, Holandia. Dziękujemy. No i czekamy na Polskę. Tak jak wcześniej. Gdzie ta Polska, kochani? Tak. GKS Chynów. Do grupy C trafia GKS Chynów. Austria. I chłopaki z Chynowa, rocznik 2017, będą reprezentować na naszych mini mistrzostwach Europy Płock 2024 właśnie drużynę Austrii. Ja myślę, że pewnie chłopcy przed mistrzostwami jakieś zgrupowanie w Wiedniu na pewno. Koniecznie. Tam jest świetna baza szkoleniowa, także... Nasz zawodnik był Paweł Sobczak, kto zorganizuje, który teraz mieszka obecnie. Tak jest. SP Beniaminek Radom. Beniaminek Radom trafia do grupy ze Stoczniowcem, Błękitnymi Gąbin i
widokiem Skierniewice. A teraz się dowiemy losem pana ambasadora, kogo będą reprezentować chłopaki z Radomia. Hiszpania. Hiszpania, także Hiszpania. Niemiecka grupa bardzo trudna, kochani. Zobaczcie, Niemcy. Mamy Serbię, Włochy i Hiszpania. No, tiki-taka. Prezesie, chciałeś grupę śmierci, wylosowaliśmy ją dla... Tylko, żeby Polska tam nie trafiła. Grupa śmierci, grupa śmierci. Mazowia Mińsk, Mazowiecki. Mazowia Mińsk, Mazowiecki trafia nam do grupy A. I zagra z Wisłą Płock, Spartą Płock, Górnikiem Konin i Potokiem Pszczółki. Słowenia. No, też ciekawa grupa. Z grupa A. Grupa A. MKS Przasnysz. MKS Przasnysz trafia nam do grupy B. I spotka się z Polonią Radzanowo, Akademią Boskiej Piłki, Czarnymi Pruszcz Gdański i MGKS Lubrańcem. A chłopaki z MKS Przasnysz reprezentować będą. No i mamy to, co chcieliśmy. Mamy, tak. Polska. Mamy Polskę, kochani. Czyli Polska już nie będzie w grupie śmierci. Dziękujemy. Ale też w mocnej grupie, zobaczcie, Ukraina, Anglia, Gruzja, no i Holandia. No ta Anglia coś się powtórzyło z prawdziwych mistrzostw. Jest... Mamy Holendrów. No właśnie. Jest to trudna grupa. Trudna. APC. Ciechanów. I Akademia Piłkarska Ciechanów trafia do grupy C. Tak, mamy w grupie C. Pegas Drobin, Stoczniowiec Płock, Gdynia Gdańsk, IKS Chynów i oczywiście Akademię Piłkarską z Ciechanowa. Belgia. No więc kochani, kolejna mocna grupa. Portugalia, Szkocja, Turcja, Austria i Belgia. Tak naprawdę tutaj nie ma słabych. Nie ma. Nie ma słabych. Słabe nie awansowały. Słabe nie awansowały, tak. Słabych drużyn. AP Jury Olsztyn. AP Jury Olsztyn trafia do tak zwanej grupy się. Stoczniowca, Błękitnego, widok Skierniewice i Beniaminek Radom. No i dowiemy się, kto trafi do grupy niemieckiej. Losem, ręką pana ambasadora. I mamy naszych sąsiadów. Czechy. Czechy. Czesi trafiają do Niemców, do Serbii, do Włochów oraz do Hiszpanii. Naprawdę fantastyczna, mocna grupa. Takie lubimy, petarda. Kolejną drużyną jest AP Żyrardowianka. Żyrardów. Trafia do grupy A. Grupy A. Dziękuję. Także już jesteśmy coraz bliżej. Poznaliśmy tutaj już prawie. Mamy komplet drużyn. Jeszcze zostały cztery drużyny, tak? Nie trzy. Trzy drużyny. Trzy grupy. Jest Dania. Solidna drużyna. Żyrardowianka Żyrardów, grupa A, będzie reprezentowała ekipę Danii. AP GKS Bełchatów. Grupa B. Zagra z Polonią Radzanowo, Akademią Boskiej Piłki, Akademią Piłkarską Czarni Pruszcz Gdański, MGKS Lubraniec, MKS Przasnysz. A zaraz dowiemy się, kto będzie grał jako Bełchatów lub jako kto zagra Bełchatów. Do Ukrainy, Anglii, Gruzji, Holandii i Polski trafia... Polonia
Chorwacja. Chorwatyci. Chorwaci trafiają do grupy polskiej. No i zostały dwie drużyny. Dwie drużyny. Tak, zalosujmy teraz. Ostatnie to. Lider Włocławek. Lider Włocławek. Grupa C. Grupa C. A mamy tu już Pegas robi drugą stocznię Gdańsk, GKS Chynów i APC Ciechanów. I zobaczymy, kto trafi do Portugalii, Szkocji, Turcji, Austrii i Belgii. Czy to będzie kolejna grupa śmierci? No. Francja. Francja. Brawo, panie ambasadorze, świetna grupa. Francja. Dobrze. I ostatnia drużyna do grupy gospodarza stoczniowca i Niemiec. Do grupy niemieckiej. Sprawdzimy spostrzegawczość. Czy wiemy, jaka drużyna? Oczywiście, że wiemy, ale nie powiemy. Ale powiemy. Goalmania Działdowo. Goalmania Działdowo. Trafia do grupy niemieckiej, do grupy śmierci. Zagra tam ze stocznią Błękitnymi Gołębi, Widokiem z Kierniwice, Beniaminkiem Radom i Żurym Olsztyn. A reprezentować będzie w naszych mini mistrzostwach Europy Płock 2024 ekipę Szwajcaria. Niemcy, Serbia, Włochy, Hiszpania, Czechy, Szwajcaria. Panie ambasadorze, wspaniała grupa. Wspaniała grupa, super. Zakończyliśmy, kochani, losowanie, tak, panie prezesie. Może zakończyliśmy losowanie. Parę słów, panie Arturze. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że zgodnie z procedurami wszystko płynnie nam przeszło losowanie i mamy już cztery grupy po sześć zespołów. Mam nadzieję, że bardzo ciekawe rozstawienie. Dzieciaki będą zadowolone i trenerzy za to, że będą mogli reprezentować kraje, które rozrosowaliśmy i będzie bardzo sympatyczna sportowa rywalizacja. Bardzo dziękuję organizatorom, że mogłem brać udział w tak zacnej inicjatywie jak losowanie. Oczywiście zapraszamy. Na turniej oczywiście. W takiej zacnej inicjatywie, która tutaj dzisiaj się odbyła w ambasadzie Niemiec w Warszawie, mogliśmy rozlosować pary i mam nadzieję, że ten turniej będzie bardzo dobrze zorganizowany, jak wiele turniejów, które organizujecie, bo macie już ich kilkadziesiąt albo nawet już setki, można by było mówić, które organizujecie na bardzo wysokim poziomie. No i do zobaczenia na boisku, na stoczni. Tak. Mam nadzieję, że będzie dużo strzelonych bramek, dużo zadowolonych zawodników i szczęście u kibiców. Panie ambasadorze, może na koniec kilka słów. Dziękuję. W imieniu Niemiec jako gospodarza tegorocznych mistrzostw Europy w piłce nożnej pozdrawiam wszystkich uczestników. Życzę udanej zabawy oraz wielu piłkarskich emocji. Będę trzymał za Was kciuki. Niech wygra najlepszy. Dziękujemy jeszcze serdecznie. Wszystko oczywiście będzie opublikowane na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej. Całe losowanie będzie wszędzie można zobaczyć, obejrzeć. Wszystkie emocje jeszcze raz podkreślamy. Z tego miejsca serdecznie zapraszamy pana ambasadora na turniej, na udział. Liczymy, że pana obecność w miarę możliwości czasowych oczywiście. Uświetni zakończenie turnieju. Także dziękujemy serdecznie. Dziękujemy, że mogliśmy tutaj być w tym miejscu, niezwykle prestiżowym i ważnym dla nas. Jest to na Was nowe doświadczenie. Cieszymy się, że zorganizujemy turniej dla tych wspaniałych dzieciaków. Rozkochamy ich w sporcie, piłka nożna, sport, to będzie ich pasja. Super, dziękuję pięknie. Ja jeszcze chciałem zaprosić wszystkich Płoczan na to wydarzenie, ponieważ obok turnieju będzie również wiele atrakcji. Będą sala zabaw Fikołki, będzie Jump Planet, będzie popcorn, policja i tak dalej. Będzie to wszystko opublikowane na naszej stronie, na fanpage'u, także zapraszamy, chcemy zrobić fajną imprezę, która skupi i mieszkańców Płocka, i młodych zawodników w roczniku 2017. Myślę, że na tym zakończymy. Dziękuję za to, że tu jesteśmy, także kochani, za sprawne losowanie. Zapraszamy, to będzie fantastyczny turniej. Dziękujemy i do zobaczenia w Płocku. Dziękujemy. Dziękujemy.